Hej, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 1800. Powracamy do Arktyki, gdzie jak obiecałem rozprowadziłem resztę naszych szlaków zaopatrzeniowych dla potrzeb stylu życia, techników i odkrywców. Zaczęliśmy od trzech wysp, gdzie uzupełnialiśmy ich ostateczne braki. To była wyspa Króla Wilhelma, wyspa Księcia Augusta i tu w Point Blank. Teraz natomiast te szlaki rozpościeram na Dąbrowę Górniczą również, gdzie już konsumpcja powinna być uruchomiona i tak się stało, dobra, już zaopatrzenie leci. Nie wszystkie sterowce jeszcze tarłem, robiłem to chwilę temu dosłownie, przed rozpoczęciem nagrywania odcinka. Dobra, za chwilę wszystko dotrze. Tutaj tylko jedną wyspę jeszcze dodałem, tak żeby zaopatrywana była w chleb, łój i sos. Jedną dosłownie, bo te dwie malutkie, słuchajcie, więcej zachodu by z tym było, jak widzicie, żeby tu jeszcze olej dostarczyć i to nie jest to warte zachodu, tu gdzie mamy 130 ludzi. To już nie zrobi różnicy, tak samo tutaj nie robi różnicy, ta malutka wyspa, znowu 131, nie ma sensu tego robić, zostawimy je same sobie. Dostarczymy tu może z czasem chleb i picie, ale reszty nie na pewno. Może jeszcze urząd pocztowy im skapnął, ale to już wszystko naprawdę, więcej nie będziemy tu dorzucać, bo nie ma sensu. Nawet to nie ma sensu, bo nam ograniczy, jak widzicie, wydobycie tutaj. Dobra, nie będziemy tego robić zatem, tu dostawimy jeszcze, niech będzie, niech mają. Po stołówce, jeżeli będą w pełni zaopatrzeni, będą. Dobra, i nic więcej. Tak to zostawimy. Tutaj już w pełni za chwilę potrzeby zostaną zaspokojone. Świetnie. Natomiast ja jeszcze spoglądam na jedną rzecz, którą obiecałem wam, że zrobimy. I w poprzednim odcinku dopiliśmy swego. Potrzeby stylu życia na 100% zaspokojone u naszych uczonych. Dlatego nie będziemy robić więcej raportów z Nowego Świata. Ja już ten sterowiec odzyskałem. A te panie, cóż, wypadły za burce specjalistki. Nie były potrzebne już dalej. Na okrągło dorabiamy sterowców i zaraz przejdziemy do innych grup społecznych. Na początku jednak chcę się upewnić, że Arktyka jest tip-top zrobiona. Więc sobie spojrzymy na dostawy motorów głównie i nie tylko. Spróbujmy je namierzyć. Motory Arktyka, gdzie są? Gdzie jest obecny sterowiec? Jest w drodze. Ładuję motory dopiero, okej. Okay. Rozumiem, ale za chwilę to dotrze i wypełni całkowicie. Tutaj już mamy wszystko zaspokojone. Powiększyła się bardzo populacja tym samym. Tu jeszcze mamy dwie wyspy do rozbudowania, ale to na sam koniec. Jak już, jeżeli będzie brakować, to 700 tysięcy po założeniu nowej stolicy w Grodzisku. Wtedy wrócimy do Arktyki i NBS-y budować tą nową wyspę, ale myślę, że obędzie się bez tego, spokojnie. Sam Nowy Świat ze dwie hacjendy na wyspach i Stary Świat, gdzie mamy naprawdę ogromny potencjał na wyspy. Robotników, farmerów, rzemieślników i tak dalej, na nowo. Wystarczy w zupełności. Zwłaszcza, że ich potrzeby stylu życia jeszcze będą zaspokojone. Moglibyśmy, myślę, i do miliona próbować, ale już nie będziemy. Na pewno nie w tym sezonie. I na pewno nie przy użyciu modu, bo to żadna satysfakcja już teraz w zasadzie. Chociaż ze stadionem to też żadna satysfakcja, bo mamy nieograniczony dopływ punktów wpływu. A propos, to są kolejne mistrzostwa zorganizowane przeze mnie. Niech się dzieje. Niech się dzieje zatem. Dobra, Arktyka ogarnięta. Teraz myślę, że zajmiemy się NBS-ą w takim razie. Skoro Arktykę mamy ogarniętą zupełnie. Mógłbym jeszcze do Hawany coś wrzucić, tak. Mógłbym jeszcze Hawaną się zająć lekko. Mianowicie wysłać tu to, co możemy i zostawić resztę. Tutaj też mamy sporo obrerów. Moglibyśmy wysłać troszkę zaopatrzenia. Zwłaszcza, to nas nie będzie dużo kosztować szczególnie. Oj, dużo więcej by ich przybyło. To spory przyrost populacji mogłoby zapewnić w Czernachowicach. A to już zostawmy sobie na push na populację. Myślę, że zajmiemy się NBS-ą jednak, żeby było ciekawie. Nowy Świat robiliśmy, Stary Świat robiliśmy, Arktykę robiliśmy. Idźmy po kolei, idźmy do NBS-y. Zobaczmy, czego będą potrzebowali pasterze i które wyspy zaopatrzymy przede wszystkim. Konserwy, ostry sos i dżemy. Dobra. To na początek. Oj, dużo, dużo będzie. Chyba dwa sterowce pójdą, bo jeden tego nie obsłuży, wydaje mi się. Tak, zdecydowanie jeden nie obsłuży. Tutaj te wyspy też takie tyle o ile mamy, prawdę mówiąc. Dobra. Dwie najważniejsze i dwie pomniejsze będą w takim razie. Okej, co będzie nam potrzebne? Zobaczmy. Konserwy, ostry sos i dżemy. Zacznijmy od tych trzech rzeczy. Konserwy, ostry sos i dżemy. Dobra. No i dżemy NB. Ready to fly. Teraz tak, siekielkę oczywiście. Też dowiozłem co nieco. Jeszcze mam w zanadrzu więcej ich do dowiezienia. Dobra, mamy trzy. I teraz tak, konserwy, których produkujemy zapewne ogromną ilość tutaj. A zaraz się przekonamy, czy tak ogromną i wystarczającą. Konserwy. Zobaczmy, dobra, konserw produkujemy. Sporo, powinno wystarczyć.
jeszcze do Arktyki idzie eksport. Że wystarczy. W takim razie czas utworzyć szlaki handlowe. Konserwy NBS-a. Tak. Zielonej konserwy tym samym. Czemu też tu mamy? Dobra, zaraz zobaczymy. Konserwy. Teraz tak, zacznijmy od... Z tej strony przylecimy, od góry, dobra, czyli możemy zacząć tak równie dobrze. Z których wysp? Tak. A, i ty musisz ładować jeszcze, no tak, jak masz to zawieść, jak nie załadujesz nic? Łatwo mi skliknąć sobie, uważajcie z tym, ja też to zrobiłem przed chwilą. I teraz tak, zrzucaj tu najpierw, w takim razie w Juracie. Potem w NPS-ie samej, a potem tu. Dobra, i póki co to są te trzy i powrót. Tak, tak będzie najsensowniej to zrobić, dobra. Żeby nie latał lewo, prawo, lewo, prawo. Okej, okay, konserwy poszły zatem. Dalej. To NBS-a, już się robi. To NBS-a. Świat. Kawanie mamy. A nie produkt. To weźmiemy. A, samoż. Krota. Kupy. Tyk. Jastarnia, dobra. Poszło. Super. Drzemy. Drzemy chyba tu ładujemy bezpośrednio, prawda? Mają zachcianki. Cukier tam łatwiej chyba uprawiać jak tu jeszcze. Drzemy NBS-a, dobra. Jazda. Relaunej, ładuj drzemy. Myślę, że stąd będziemy brali drzemy, bo stąd indziej. Stąd indziej je brać, słuchajcie, jak jest. Pewnie stąd. Drzemy. I NBS-a, jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Trzy. Dalej, ile tu mamy produkcji dżemu? Muszę to podejrzeć. Nie było w topy. 13. A konsumpcja? Chyba na... Nie, konsumpcję mamy 13. A, nie, przepraszam, to nie stąd dżemy się bierze. Hola, hola, dżemy NBS-a, ty nie ładujesz ich tu. Wróć, panie. Dżemy to my wytwarzamy gdzie indziej, w żywicu, właśnie. Tam są dżemy. Stamtąd je dostarczę do NBS-y bezpośrednio. Zapomniałbym prawie. Byłbym. Nie, dziękuję za panią. Okej. Okay. Teraz drzemy NBS-a, wracaj do łask. Gdzie jeszcze tam zbiało? Ach. Jeszcze raz. Musimy go namierzyć, bo nam zniknie po prostu. Tak potwierdzam, że chcę. Chcę od źródła transportować to, a nie z tam, wiecie, z zapasów jakichś pozostałych. Gdzie on jest teraz? Chodź tu, wracaj się. Nowy. Tak, drzemy NBS-a. Drzemy NBS-a. Chodź tu. Żywicu będzie. Drzemy bezpośrednio. Jest tamtąd. Sensu był tamten, to zwłaszcza mniejszy ruch jest, więc im mniej dostarczamy strzelon, im mniej tam przeładunków czynimy, tym lepiej dla niego. Dobra, poszły. Dalej, teraz się zajmiemy starszymi. Starszymi w NBS-ie. A przy okazji sobie mogę podejrzeć, jak tam Arktyka i jej zaopatrzenie. Perfekt, jeszcze tu zobaczmy. Tu też powinno być wszystko już. Świetnie, no i super, dobra. Słuchajcie, to jest bardzo dużo. 7-8 poziom profilu, prawie 500 tysięcy populacji. Do 500 dojdziemy jeszcze przed wybudowaniem stolicy. To wam mogę obiecać. Nowej stolicy w Starym Świecie. Dobrze, zatem idźmy z powrotem do NBS-y. Zobaczmy, co tu jeszcze potrzeba. Starsi. Nie mamy tu wszystkich, tylko kilkoro starszych tam było potrzebnych zasadniczo. Chcemy ich jeszcze zaopatrzyć. Będą potrzebować mydła, ziół i orchidei. Dobra, to zacznijmy od tego. Mydło, zioła i orchidee. Mydło, zioła i orchidee. A to jeszcze nie wszystko, bo nasi... Przepraszam, nasi wspaniali pasterze jeszcze więcej potrzebują rzeczy. Poncza, drewno, drewno, zboże i poncza. Dobra, jedziemy. Drewno to niekoniecznie, chociaż trzeba będzie pewnie przerzucić. Drewno, zboże i poncza. Zobaczymy. Drewna nie będziemy dostarczać, sami tu mają. Ale zboże i poncza jak najbardziej, zróbmy. Boże, NBS-a. Poncza NBS-a. Dobra. Pośmigiełka stań. Ty masz śmigiełka, to dobrze.
Świetnie. Tych zaraz dostarczymy troszkę. Też się przyda. Okej. Okay. Teraz tak, co tam wybuchło przede wszystkim? Aha, dobrze. Bardzo ważne, żeby to naprawić od razu, bo z gazem różnie bywa. To wszystko? Nie ma więcej katastrof. Okej, okay, świetnie. Zatem tak, zboża mamy dużo tu, jeżeli się nie mylę. Nadmiarze nawet powinien mieć. No nie, niekoniecznie. Czy my tu zboże sprowadzamy z handlu w takim razie? Albo inaczej, skąd mamy zatem zboża dość? Jakim cudem jesteśmy na plus w takim razie? Dobre pytanie. Może dlatego, że nie wytwarzamy, nie zużywamy aż tyle chlebu. Chlebu. Chleba oczywiście. Zbiornik na nawóz. Ja muszę czas je wybudować i dostarczyć tu nawóz po prostu. Bo bez tego nie będziemy mieli dość zboża. Okej. Okay. W takim razie dostarczymy nawóz. Tego też mamy sporo. Poczekajcie chwilkę. Nawóz w błonie. Dobra. I gdzie mamy dużo nawozu? Teraz zobaczę. Nawóz w błonie. Tak, gdzie mamy dużo nawozu? Zobaczmy. Bardzo ważny składnik. Jego najwięcej wytwarzamy? Przyjrzyjmy się dokładnie. Więcej nawozu wytwarzamy w Czarnochowicach, więc stamtąd chciałbym go transportować także. Prosto do rządka strzelalnej, do błonia. Tutaj. Super. I teraz co nam powiększy produkcję zboża? Zobaczmy, co jeszcze będzie w NBS-ie potrzebne do dostarczenia. Po tych trzech rzeczach. Mydło, zioła i orchidee. Dobra, to piszemy. Mydło, zioła i orchidee. Może i pącza. To też możemy zacząć zaraz wysyłać. Znaczy, może już teraz zacznijmy wysyłać. Teraz tak. Tworzę NBS-a. Tak, ładuj w błoniu. Tutaj w. Właśnie, gdzie? Gdzie mamy starszych? Najwięcej mamy tu starszych. Kolejność znowu chciałbym zachować. Tu chyba nie ma w ogóle. Tam chyba nie ma w ogóle starszych. Zaraz zobaczymy. Na razie zrzucę tak, a potem odejmę ewentualnie szlaki, których w ogóle nie ma. Spróbujmy. To jak coś starsi tam. Jeszcze drugi szlak otwórz. Od razu pącza. Pącza NBS-a. Tak, i w Nowym Świecie. Ładujmy je gdziekolwiek. Tu myślę, że mamy sporo na produkcję pącz. Stamtąd będziemy je dostarczać właśnie. Towary konsumpcyjne mniej. Łącza, bo... dostarczę. Dziękuję. Kolejności... raz. Tyle. Drewno zaraz im sami uruchomimy. Niech się piją. Zobaczmy teraz, czy słusznie wszystko rozplanowałem. Najwięcej starszych mamy tu. Tutaj jest jakakolwiek populacja? No są. Trzeba im też dostarczyć. Okej. Okay. Tu najwięcej będzie trzeba. Potem druga i trzecia w kolejności rzecz. Więcej oczywiście zrobić. A, są możliwości. Gdybyśmy potrzebowali, to tak, mam możliwość w każdej chwili ulepszenia sporej ilości budynków i zdobycia dużej ilości populacji tym sposobem. Zwłaszcza kiedy to wszystko lata na obniżonej konsumpcji, to nie jest problem żaden. Tu nie mamy starszych, prawda? Żadnych. O, tu też mamy troszkę starszych, dobra. A to inaczej. W takim razie NBS-a tu wpiszę. W takim razie musimy dostarczyć troszkę pącz, także tu, na wylocie właśnie, pącza i teraz co było jeszcze poza pączami? Boże. Ej, dobra, super. Będzie ok. Drewno, to jest równie ważne. Czy my produkujemy dość drewna, żeby to odpalić wszystkim? Zróbmy tak, ja im odpalę wszystko, a starze też potrzebują drewna. Tylko pasterze potrzebują drewno. Dobra, powiedzmy, że ja im odpalę to wszystko i wszędzie. Zróbmy to za chwilkę. Zaczekajmy momencik. Chcę się upewnić, że wszystkie mamy dość. Ale dobra, odpalmy wszystko po prostu. Niech się dzieje. Teraz. Zobaczymy, jak z konsumpcją drewna wtedy będziemy stali. Okej. Okay. Tak samo tu. Fajnie. Statki nie dotarły nawet, a ja już, słuchajcie, produkuję i sprzedaję. Teraz podejrzymy sobie konsumpcję drewna wszędzie. W starszym też już możemy wszystko odpalić w zasadzie. To zróbmy to, dlaczego nie? Biała orchidea, o tu będzie dużo tego do dostarczenia. Zdecydowanie dużo.
Fajnie, będzie co robić. Uchommy ich już. To. Będą. Oj, będzie tego sporo, zwłaszcza gęsie pierze mnie martwi nieco, bo tu może być problem z dostawami. Zobaczmy wszędzie konsumpcję drewna. Wyspa po wyspie teraz. Przepraszam, czy wystarczy? Trzeba jeden, wytwarzamy zero, dobra, czyli potrzebne drewno innymi. Tworzenia. Realne. Żeby tu jeszcze produkcję drewna. Tak, jest. 45% poziomie? Nie bardzo. Zadowala. 50%? Nie będzie 50%, zaraz drogę dorobię i właśnie spadnie mi. Gotowo. Spróbujmy, może wystarczy. Jak damy dwa tartaki. Liche, ale będą. Jeżeli to wystarczy, to fajnie. Jeżeli nie, to tu dostawy po prostu skierujemy już. Bez jakiś kania badziewia. 21% to jest żadna produkcja, jak mam być 4, to nic nie zmienia. Patrzmy. Nie jesteśmy w stanie sprostać zapotrzebowaniu tutaj. Nie wydaje mi się. Gdzie te zamieszki? O, rzeczywiście. Znaleźliście jedyną, kurczę, mieścinę bez budynku policji. Rozpierducha chcieliście robić. Spokojcie ich tam. Kuśtykowie, dobra. A my wracamy do NBC-y. Chyba nie obędzie się bez, słuchajcie. Nie obędzie się bez tego. Zobaczyć, ile ostatecznie produkcja wniesie drewna, ale chyba się nie obędzie bez drewna. To jakaś produkcja istnieje na tej wyspie? Nie, idźmy od lewej. Nie, jakakolwiek produkcja drewna? Nie, jest zapotrzebowanie sztuk jeden za... No tu mamy jak. Świetnie, tu będzie jak to zrobić. Ale nawet dwie. To nie, ale... pewno. How thrilling! A renowned personage has arrived. Się miało udać? Tak po... Tak o? Jeden? Nie, dziękuję, nie potrzeba nikogo. To jeden. Tutaj by się przydał. O, tu będzie jak. To świetnie. Tutaj nie ma problemu. Absolutnie. To jest graszka i graszka, żeby to zrobić. Nad produkcją, zobaczcie, to znaczącą. Absolutnie nie ma żadnego problemu. Dziewięć, pięć, też fajnie. Tu będzie spoko. Tu chyba nie będzie spoko. To jest taki największy problem. Ale zobaczymy. 63 wykorzystam. Patrzmy ile. O, panie, to czym ja się martwiłem w ogóle? Dobra, nie ma tematu, słuchajcie. To jest okej, okay, w jak najlepszym porządku, super. Zaraz będzie zboże i wszystko przybywać już do nich, mam nadzieję, na przyspieszonym. Teraz dojdziemy do 500 000 populacji też w tym odcinku, wydaje mi się. Tu drewna wytwarzamy już nad to, prawda? Właśnie, więc my tu się... Przejmowość, tu też już jest drewno rozwiązane. Tutaj... Tutaj chyba nie produkujemy drewna, ale da się to zrobić. Nie, potrzeba aż trzech. O, zobaczcie, a tu problem rozwiązany właśnie został, czyli kolejny szlak handlowy nam odszedł. Z głowy, dosłownie z głowy. W zupełności wystarczy na całą wyspę. Mamy jeszcze jeden dla pewności. Taczek, nie chcę. Poczekam, aż się zbudują. Upewnię się, że zapotrzebowanie zostało zaspokojone. Ruszymy dalej. Naszym zaspokajaniem potrzeb stylu życia. Dobra. Tu jeszcze sporo miejsca jest tak naprawdę. Poszalelimy, naprawdę. Poczekajmy. Upewnijmy się, że wszyscy są szczęśliwi. Zaczniemy kolejne szlaki handlowe kierować tu. A? Tak, teraz się starszymi zajmiemy zdecydowanie. Dobrze, coś ze zbożem nie dotarły te sterowce. Dlaczego tak? Boże. Gdzie ty jesteś? Pewnie ładujesz te dopiero. Magazyny pomału. No tak, zanim to się napełni, też upłynie chwila. Miejmy to na uwadze. Tu już wszystko jest, świetnie, bo to jest pierwsza wyspa do zaopatrzenia. Teraz ta będzie zaopatrywana moim zdaniem. Jako druga, zobaczmy. Oj, tu całe zboże jeszcze wjeżdża, słuchajcie. Dopiero magazyny musimy napełnić i dalej pójdą. Okej. Jest, no dobra, jestem w stanie to wytrzymać jakby. Bezproblemowo. Zwłaszcza, że tak,
konsumpcja tutaj jest bardzo umowna. Jestem w stanie to wytrzymać. Zobaczmy, ile zboża mamy zgromadzona. 796 i rośnie. Dobra, może zboża więcej będzie potrzeba, zwyczajniej. Może nie? Może się odbędzie, słuchajcie. Niech dostarczają. Na razie niech latają samoloty, statki, przepraszam. Ja sobie skoczę, tylko jedną rzecz podejrzeć. Jak tam ze zbożem? Stoimy dobrze. Produkcja też powinna wzrosnąć znacznie tutaj. Bum, dziękuję. Praktycznie pokrywa zapotrzebowanie na bieżąco. A że nie zużywamy tak dużo chleba, to tutaj możemy zostawić to w takim stanie, powiedzmy, względnie poukładanym. Gospodarstwo jeszcze można by dwa ewentualnie dostawić tu. Jeżeli będzie trzeba, tak zrobię. Na razie się nie zanosi, więc nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby robić tego, więc nie robię. To tu potrzeby z tylu ludzi. O, jeszcze nam przybędzie populacji. Do 500 000 spokojnie dojedziemy w ciągu najbliższych 3-4 odcinków. Wtedy zostaje nam skromne 200 tysięcy do zrobienia. Tak, widzę, to o tym pisałeś skandal. Już teraz wiem o tych owcach, a ja się zastanawiałem, o których bardzo długo. No dobra, to teraz już mamy je. Nie było takie znaczące dla naszej gospodarki, ale niech będzie. Dobra. Dzięki za spota w każdym razie, że zauważyłeś to. Natomiast mówię, tutaj nie było problemu chyba z wełną. Zobaczmy. Nie było, zdecydowanie nie było. Dobra. Poczekajmy teraz chwilkę, muszę pomyśleć. Zboża mam pod dostatkiem, więc powinny docierać więcej chyba statków. Może inaczej. Nie, niech to samo się napełnia. Pomalutku się zrobi, słuchajcie. A my musimy zrobić właśnie, a propos robienia, kilka sterowców więcej. Bo teraz już czekają kolejni na dostawy. Starsi tym razem. Zajmijmy się nimi zatem. Potrzeby starszych. Potrzeby naszych wspaniałych rezydentów tu będą zaspokojone. Poncza i te dotrą do nich wkrótce. Spokojnie. Cierpliwości, proszę państwa. Dochodzimy do 500 000 w tym odcinku. Zdecydowanie. Dojedziemy aż miło. Teraz tak. Potrzeby starszych wyglądają następująco. Mydło, zioła i orchidee. Od tego zacznijmy. Mydło, zioła, orchidee. Ship constructed. Akurat na plesieli. Mydło NBSO. Działa NBSO. Orchidea NBSO. NBSO. Dobra, jedziemy. Mydło NBSO. Mydło NBSO. Tutaj? Dobra, mydło oczywiście w błonie ładujemy. Cyk, cyk i do NBS-y, dziękuję. Po kolei. Starszych potem. W sumie tu mógłby być pierwszy przystanek, ale już dobra, nie zmieniajmy tego. Tak też jest, ok. Tak tam musi wylecieć i tak. Mydło. Wtedy na wylocie, no właśnie, na wylocie można wrócić. Dzięki. Wtedy z kuźnic już... Ok, mydło. Dalej, zioła NBS-o. Zioła NBSO. Zioła NBSO, dobra. Ja tutaj mamy wyspę, gdzie właśnie tarczyn. Zioła NBSO. An explosion in one of your factories. Dobra. A fire broke out. I orchidee NBSO, tak. The people celebrate your leadership. Done, but thank you. Okay. Wszyscy wyposażeni. Nie, nie są wyposażeni śmigiełka. No właśnie, a to jest kluczowe teraz, żeby to wyposażyć. Przedobrzyłem. Trochę niestety. Wracaj pan. Masz robotę jeszcze. Nie dałem im śmigiełek, ale już ich wysłałem. Za szybko trochę. A zaraz naprawię, spokojnie. Tak czekamy, aż się to wszystko wypełni. Nie ruszę się, nim to się nie ustabilizuje. Dalej. Gro. Dobra. Teraz wracaj. Zioła. A, ty musisz dolecieć. Dobra, to doleć sobie na spokojnie. Doleć sobie tam na spokojnie. Przygarniemy. I jeszcze kogo wysłałem? Prawie między rzadko. Zioła i mydło, tak, mydło poleciało. Mydło już na pewno pojechało.
Nie, on nie miał śmigiełek też. Dobra, poczekajmy aż dolecą. W sumie to tu ich trzeba przyłapać w Trelawnej, żeby to miało sens. Poczekajmy w Trelawnej na nich. Troszkę za szybko ich wysyłałem. Tak będę jeszcze trzech kolejnych potrzebował, więc je wyposażmy już teraz. Tak dużych dodajmy statków. Jeden. Akurat będzie, akurat na styk mamy śmigiełek, zaraz ich dostarczę więcej. Jeden. Dwa. Od razu tu ładuj śmigiełka już. O, dobra. Za chwilkę trzeci powstanie, lada moment. Niech będzie, niech będzie. To jeszcze nie, chwila, moment. O, już nie robią się, dobra, to kolejnych 10 potrzebujemy, zatem. Końca nie widać i dobrze. Kolejne punkty wpływu odebrać. O, już tylko tyle? Dlaczego? Może niech się pozbiera tu materiał. Co dopiero zrobimy kolejnym mistrzostwem? Tak jest, tak zróbmy. I teraz powinniśmy ją polować w drodze powrotnej z NBC-y. Te wszystkie mydło, właśnie. Tu jesteś, dobra. Poczekaj, no. Dla ciebie zadanie teraz specjalne. Porzuciłeś? To jeszcze zioła. Zioła trzeba. Tutaj ładujesz. Poczekaj, no. Ciebie robotę. Pójdź do Trelawnej. A tak samo ty od Orchidei, właśnie. Od mydła, przepraszam. Do Trelawnej, dzięki. Do nowego grodziska. Musimy cię naprawić. I wyposażyć odpowiednio. I zaraz wrócić na szpak handlowy. Nie, nie trzeba, dziękuję. Zupełnie nie trzeba. A jak tam Arktyka się miewa? Już wszystko dotarło? Że tak. Że już wszystko dociera. Świetnie. Tutaj jest komplecik. Tu też. To chyba nawet sprawdzałem. Tu też. Doskonale. Prawie 440 tysięcy. O 100 tysięcy w ciągu ostatnich 4 odcinków podnieśliśmy populację. Prawie 100 tysięcy. 80 parę, jak dobrze liczę. Było 370 coś. No, 80 parę tysięcy. Po 80 tysięcy. To sporo. No proszę, tu jeszcze dwa mamy. Świetnie. Oto, jesteśmy zarobieni. A jak tam w Arktyce? Mam jeden statek, który czeka na... Świetnie, na śmigiełka, doskonale. Tak, czekamy na powrót statków. Tak. Świetnie, idzie nam naprawdę dobrze. Zgodnie z planem, każdy odcinek, a nawet więcej się udało poprzednim niż zakładałem zrobić. Zadowolony. Na horyzoncie majaczy już koniec sezonu trzeciego. Panno. Ale nie martwcie się, będzie w co grać. Zapowiada się ciekawie początek roku. Nie tylko w Diablo będziemy grali, ale w dużo innych ciekawych gier. Bądźcie czujni, niedługo na kanale się pojawią wieści. Dobra. Wracamy. Jeszcze mamy kompanię Heroes do dokończenia, parę innych rzeczy. Czekamy na kolejny statek, aż wróci. Na dwa, które odesłaliśmy. Tak muszą poczekać na doposażenie w śmigiełek. Bardziej nie mogą, one są pilne, więc oni poczekają sobie chwilkę. Mydło NBS-a, właśnie. Ty jesteś nad oczkiem w głowie w tej chwili i ty też. I już, mydło NBS-a. Jest, wracaj na tak. My na zioła nadal czekamy NBC-a. Zaraz kolejne 3 statki stworzymy i to już będzie tyle z NBC-a. Myślę, że na tym dojedziemy do końca. Homary bardzo ładnie, a jeszcze na zioła czekamy. Chyba jest luźnym statkiem, więc poczekajmy na niego. O, już nadchodzi, zobaczcie. Tuż, tuż jest. Zaraz go dołożymy, tylko dostanie śmigiełka i wróci na trasę. Zdecydowanie. Bardzo ładnie. Chodź, chodź. Nie wstydź. The people celebrate your leadership. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Proszę, ten magazyn można dobudować. Zawsze trochę więcej przestrzeni za odbiór. No, gdzie ten statek? Czemu tak długo? Właśnie dlatego dostajesz migiełko. To by był szybszy. Coś ty zrobił? A prawda. Prędzej. Dobra. Teraz wracasz na pracę zioła NBS-a. To już, dzięki, to wszystko. I orchidee tam chyba są doposażone z tego. Tak jest. Gdzie ty jesteś? Wyładowałeś się właśnie. No i dobra, super. Lepiej, super, żeś się wyładował. Zioła zaraz dotrą. I teraz 3 kolejne szlaki handlowe. Uwaga, tkanina bawełniana, maszyny do szycia i gęsie pióra. Już robimy. W międzyczasie okręt właśnie doleci ze śmigiełkami. Idealny timing. Onward. Możesz tam wracać od razu do Arktyki, dzięki.
po więcej śmigiełek. Będziesz takim kursantem stałym. Kursantem. Kursowo na tej trasie. Lecimy tak. Maszyny do szycia, gęsie pióra i coś jeszcze. Zaraz podejrzę, bo nie pamiętam. Tanina, już pamiętam. I gęsie pióra Anbesa. Może inaczej, pióra Anbesa. Dobra, lecimy. Pióra, okej. Okay. To ty tu poczekaj ładnie. I teraz tak. Tkaniny. Anbesa. Gdzie jej najwięcej wytwarzamy? Myślę, że najwięcej wytwarzamy jej w Mielcu. Z całą pewnością. Tak. Możemy ją zatem w NBS-ie spokojnie zrzucić z kolei. Znowu. Ty, na wylocie. Kanina. Dalej. Maszyny do pisania, tak jest. Przepraszam, do szycia, nie do pisania, bo to dwie różne maszyny. Ta. Przelamy je ładuj. Gdzieś najwięcej wytwarzamy, zdaje mi się. Maszyny do szycia, tak jest. Ładuj je i wrzucaj, zrzucaj w NBS-ie. Tutaj. A tam w każdej chwili możemy populację zwiększyć, pamiętajcie. Na razie to tylko wysyłam, a rozbudować można o cyk i już gotowe wtedy. Maszyny i gęsie pióra nam zostały, tak? Pióra Anbesa. Żeby sterowiec pióra woził, to jest naprawdę szczyt absurdu, słuchajcie. No ale co zrobię? Nie mamy gęsie pióra teraz. Roznandu? Nie, gęsie pióra. Jakby je nazwać? Właśnie. Gdzie je produkujemy? Jeże? Czy jak one się nazywają? A nie. Jeże? Pióra? Kurczę, no gdzie my je wytwarzamy? Muszę aż znaleźć się. Ręcznie, bo w tej opcji. No gdzie je wytwarzamy? Najwięcej. Podejrzeć, słuchaj. Zanim wyślę statek, muszę podejrzeć, gdzie będą wytwarzane. Chyba tu, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tutaj wytwarzamy pióra. Hodowla gęsi jest na wyspie Księcia Augusta, dobra. Pióra Anbesa. Ta NBS-a, wyspa się. Ładuj na. Oj, to prawie cały ten zużyje, no ale trudno. Myślę, że wystarczy. Mam nadzieję, że wystarczy. Czasem zapełnimy te magazyny chyba, co? Myślę, że tak. Dobra, poszedł. To był ostatni statek z naszych transportów. Tu trzeba by magazyny powiększyć, bo inaczej tych piór nam nie starczy po prostu. Zróbmy to, póki możemy. Jeżeli możemy, w zasadzie. Jedna plaża. Dobra, nie możemy. To jest wszystko. 500 to jest limit, jaki mamy tam na wyspie. Dobra, nie mogę tego zmienić zatem. Zostańmy przy tym, co mamy. Może po prostu w większą produkcję pójdziemy tym samym. To tu się zmieści wtedy. Podobna gęsi, już. To nie w takiej formie wielkiej jak tu. Ale piąteczka wiedzie, co? Zawsze. Magazyn i już. Ciepełka nie trzeba. Właśnie, zrobimy ciepło. Dajmy na razie magazyn. Kurde, nie tak to wyszło jak chciałem. Wiecie? Raczej tu. Wyjdzie nam tak jak chce. Dobra, musi być tak. Tak działać. Tej opcji nie ma. Zawsze trochę więcej produkcji. To mamy zwiększone zatem. Zobaczmy jak z populacją w NBS-ie. Może czas tam troszkę powiększyć właśnie. A w zasadzie od Arktyki bym zaczął. Czas to trochę powiększyć populacji, zdaje się. Mamy aż takiej konsumpcji, że dzięki temu, że obniżyliśmy ją. Jechalibyśmy do miliona tym samym. Zobaczmy jak wygląda produkcja i konsumpcja.
tego nie pokazuję. Cześć. O, można... Pracy, nie. Techników, tak nie. Jeszcze więcej, tak to prawda. Ile więcej, to się zaraz dowiemy. Powiększmy o tyle na razie. Nadal potrzebujemy, nie zapominajmy. Siły roboczej innej. Będzie ok, skąd? Raczej. Nieznacznie się powiększyła tutaj. Niech się wprowadzają pomalutku. Zawsze im więcej, tym lepiej. Jak czegoś będzie brakować, to poprawimy. Nieznacznie tu powiększa. Zacznijmy może od NBC-y. Pomyślmy, gdzie w nowym świecie zasiedlimy jeszcze wyspę. Tak. Na populację ta wyspa by się w sam raz nadawała. Tutaj wielkiego wydobycia nie da się ani rolnictwa uprawiać, niestety. Ze względu na kształt tej wyspy, więc to byłaby kolejna wyspa pod populację. Tak samo tutaj, myślę, bo już upraw nie będzie nam chyba więcej potrzeb. Ewentualnie to można 50 na 50 podzielić. Tutaj spore miasto nam wejdzie w środku. Naprawdę spore i to w oparte o haciendę. A tutaj wejdą uprawy na te małe półwyspy. Właśnie. Tu jeszcze jakąś wioskę rybacką da się zbudować. No jest potencjał w tej wyspie, spory. Także myślę, że ją też zasiedlimy. Podobnie tu. Głównie pod miasto się ta wyspa nada, a ta część pod uprawy. Spora ta część pod uprawy. No, mamy jeszcze, mówię, od groma. No, sam Nowy Świat nam pozwoli do 700 tysięcy, myślę, dojechać. Spokojnie. Powodzeniem. A skoro jesteśmy przy NBC-ie w tym odcinku jednak, to zajmijmy się nią. Tak jak się należy. I troszkę tu ulepszymy, co się da, do starszych, ale nie dużo. Tak, żeby nie generować kolejnej potrzeby, której nie chcę im dostarczać. Przepraszam, tak naprawdę. Dużo więcej się ich nie wprowadzi, no i dobrze. Dla mnie, więc. Żeby wszystkie zaspokojone, tutaj. Tu pomału też powinny. Te poncza nie dojechały, dobra, rozumiem. A poncz w Malibu, to my bardzo dużo powinniśmy produkować, jak nie mam. Także był pewien, że wszystko jest... Dobra, nawet nie ma co sprawdzać, słuchaj. Poncza też są, świetnie. Zaraz dojadą, mam nadzieję. W takim razie tu już też mamy prawie maksimum populacji. Starszych obniżymy. Tu mydło długo nie dojedzie, niestety. Ale to się szybko zapełni. Samo tutaj. Jeszcze nie dotarliśmy tu z konserwami. Niestety. Niestety, najpierw trzeba ogromne magazyny chałup napełnić, a dopiero potem będzie można iść dalej. Pomału się zboże pojawia tutaj. Jak z konsumpcją zboża w innych magazynach? No, jest ok, dobra. Pomalutku się to zrobi. Świetnie. Pomalutku się to zrobi. Dobra, gdzie byśmy mogli jeszcze troszkę zwiększyć populację? To tu, myślę. Po pasterzy troszkę, bo nie zużywamy aż tyle. Konsumpcję mamy obniżoną do minimum w zasadzie, więc myślę, że moglibyśmy odrobinkę podkręcić tutaj. Obecność starszych. Więcej moglibyśmy mieć, jako że to stolica. Pesy. O tylu. Dobra, więcej nie, bo ryzykownie mało z zasobami schodzimy. Myślę, że będzie ok. O 50% obniżona konsumpcja powinna nam tu zaspokoić wszystko. Oni będą co prawda więcej jeść tego, ale uczeni też i konsumują mniej. Dobra. Dojedziemy do 500 000 w końcu tym samym. Myślę, z powodzeniem. Niech się wprowadzają ładnie. To potrwa trochę oczywiście, ale wprowadzą się. Zobaczymy, jaki poziom populacji osiągniemy na koniec odcinka. No dobrze. Szybko i sprawnie nam to poszło, jeśli chodzi o NBC-a. Pomyślmy, co dalej. Została Arktyka ogarnięta. NBC-a się ogarnia właśnie, jest w trakcie. Sterowce się produkują. Pozostaje nam zatem zasiedlić albo Wyspy Nowego Świata w tej kolejności i ruszyć do Grodziska, albo zrobić najpierw stolicę. I to chyba byśmy zrobili sobie najpierw, bo wszystko inne, to jest potrzebne do inżynierów włącznie, my jesteśmy w stanie dostarczyć im w tej chwili. Poczty bardzo dużo nam potrzeba będzie teraz, więc myślę, że tu mamy spory potencjał rozbudowy. Tu naprawdę można zaszaleć z populacją i rozbudowywać osady. Myślę, że tym się zajmiemy zatem. A więc sobie utworzymy przyczółek i bazę do rozbudowy. Mamy przecież wszystko, czego włącznie z rzemieślnikami i z inżynierami potrzebują. I płaszcze futrzane, i szkoły, to jest wszystko kwestia do dogadania się. I potrzeby stylu życia też od razu będziemy zaspokajać każdej grupy społecznej. Zacznijmy od utworzenia wyspy farmerów, potem wyspę inżynierów, przepraszam, wyspę robotników, rzemieślników, inżynierów i na końcu zbudujemy stolicę, tutaj, na samym końcu, jak będzie można już wywalić wszystkich stąd i szlaki handlowe przekierować, tu chyba nawet nie ma sensu tego robić. To jest świetny pomysł, żeby kawy się na ostatniego łyka mojej kawy w zasadzie.
Dobrze, taki jest plan zatem. W następnym odcinku Wyspa Farmerów w Starym Świecie. Wybierzemy sobie właściwą. W odcinku drugim w kolejności Wyspa Robotników. To nie mówię, że to będą te wyspy, to teraz zupełnie randomowo. O, jaki klucz fajnie leci tych, zobaczcie, bocianów. Nie wiedziałem, bociany w kluczach latają swoją drogą. Dobry. Dobra, czyli to druga Wyspa Robotników, trzeci odcinek Wyspa Rzemieślników, czwarty Wyspa Inżynierów, a w piątym Grodzisk nabierze, w zasadzie zyska nową chwałę w stolicy Starego Świata. Wszystko stąd wyleci, jak tylko widzicie, wszystko absolutnie. Zużymy to do zera, cała populacja stąd zniknie i wprowadzimy się z buciorami się, z kapciami się, płymi do nowej stolicy. Nowej stolicy w Starym Świecie. Na to i więcej zapraszam Was już na nowe i kolejne odcinki. A za dziś bardzo dziękuję. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie Anno i nie tylko, piszcie śmiało, na pewno odpowiem w miarę możliwości czasowych. A na razie ode mnie to wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa!